która jest trzecia po pierwszym dniu, a więc... Rafaela Freitas. Z Brazylii. Z Brazylii. On the ring to competition, representing Brazil, Rafaela Freitas. Po programie dowolnym będzie starała się utrzymać swoją trzecią pozycję. Zaledwie 19 lat to jest debiut tej zawodniczki w zawodach Światowych Igrzysk Sportowych przed rokiem. Na Mistrzostwach Świata 14 miejsce. Dziś przypomnę, trzecia po programie krótki. I tylko pół punktu przewagi. Program zaczyna od podwójnego aksla w kombinacji. I kolejna kombinacja potrójnym salchowcem, bardzo dobrze wykonana. I naraz do piruetu w pozycji wagi. Bardzo dobre tempo. Podwójny zwrót z ręką u góry. Uwaga, ze zmianą nogi zakończamy piękny piruet.
19-letnia reprezentantka Brazylii właśnie zakończyła swój występ, Rafaela Freitas. Pytanie, czy zdoła utrzymać trzecie miejsce i tutaj wywalczyć w Świdnicy medal brązowy. Była trzecia po programie krótkim, ale miała zaledwie pół punktu przewagi nad czwartą Elizabeth Soler. Argentynkę zobaczymy jako ostatnią. No i teraz, jakie oceny za swój występ pod względem walorów artystycznych, jak i technicznych otrzyma Rafaela Freitas? Ocena techniczna na poziomie 8.1-8.4, ocena artystyczna 7.7-8.4 i na chwilę obecną zawodniczka zajmuje drugą pozycję. 325,1 punktu to jest wynik łączny za program artystyczny i za program krótki i program dowolny. No i pytanie, czy to wystarczy, by zdobyć tutaj w Świdnicy medal, czy też nie? No a teraz najważniejszy przejazd dla nas wszystkich, bo czas na przedostatnią zawodniczkę, pierwszą po przejeździe krótkim.